Ile można wiercić, kurwa? Ile można wiercić? Czy po prostu ściana polski ród? Walimy typa? Tak, powiedz tak czy nie? Ta. Dobra. Jak na wojnie byłem, to jedna paczka była, słuchaj, na 10. Leave her alone, Carmine! Leave her alone! You don't mind your business, you leave her alone! Oh. Thank you, I owe you my life. I'll handle things from here. Take care, lady! Love you, baby. Kojarzycie tego chłopa? To był ten gość, który stał pod apartamentem, jak z Loganem mieliśmy ten weed. Ale go... To ja! Kurwa, na dole zaparkowałeś, no dobra. Cześć! Cześć, cześć. Cześć! A ty tego pajguera tego całego ci czułeś? Tak, co? I co ci pomóc? Co kupić? Wiertarę? Tak, no. Idź! Skocz do mnie, ty młodszy. No to jaką? Skocz jak tam musimy iść do sprzedawcy. Dobra. Dla chcącego nic trudnego, dawaj. Dobra, nie wiem ile to kosztuje, zobacz. Daj. Dobra. Tutaj. Weź pieniądze. Chodź, tysiak. Dobra, tam dałem 1000 z taksem. No. No z taksem 1100. No nie, dobra. 100 za robocizny. Trzymaj. I co, będziesz wiercił? Kurwa? Dziękuję. Idę klimatyzację zajebać. Ile można wiercić, kurwa? Ile można wiercić? Kurwa, no nie wiem, ja biorę to od sąsiadów, wiesz, od pół roku. Ja niestety na sąsiadach się nauczyłem, pół roku mi wiercili, to ja będę wiercił zaraz kolejny. Jezus, nigdy nie skończą drillować. A sam jedziesz tam na tą robotę, co tam będziesz robił? No sam jadę, sam, no bo już kurwa nikogo nie było, jak ja zaczynałem brać tutaj zlecenie i tak właśnie jest, że... Już teraz nikt nie może ze mną dołączyć, kurczę, do tego. No dobra, to działaj. Tam poobserwować, nie? Nie, działaj, ja sobie jebnę tego, całą traka. Jak coś to dzwoni, David, cześć. Dobra, trzymaj się. Halo! Halo! Cześć! Chcesz spotkać się z Langiem? Tylko z góry mówię, że go popierdoliło. Ale serio pytasz? Tak, serio pytam, bo chłop teraz nam za $8 chce sprzedawać te części. Żartujesz? Nie, no serio. A kiedy pytałeś go o części? No dzisiaj ja wczoraj się pytałem go o części, o dużo części i on po prostu wie, że teraz ludzie bardzo chcą części, to stwierdził, że nam po $8 będzie sprzedawać. Ja mu powiedziałem, no kurczę, kupować się te części przed tym, jak ludzie chcieli to kupować i była mowa, że będzie dla nas 6, a teraz jak jest podbicie do 8, bo i nie chcą, to mu powiedziałem, że sprzedał to za 8 i tyle, nie? Okej, ja cię kręcę, no to można się z nim spotkać, no. A jak chcesz się z nim spotkać, bo jakby się uda do niego dozwolić, to wiesz, żebym wiedział... Ja bym chciał się spotkać z nim tam, gdzie ostatnio, na cmentarzu. A jak ostatnio? Tu już się z nim widziałeś na cmentarzu? Oho. Don't fuck me up, Denzel! Widzę, że jaka energia, jakie na urlopie były, odpoczywałeś, czy co? Tęskniłem za tym stęchłym powietrzem. To już poczekaj, aż będziesz koło mnie, słuchaj. Wiesz co, możemy się spotkać, bo ja z Adamczykiem coś planowałem, tylko wiesz co, powiem ci, strasznie źle się poczułem, jak Adamczyk do mnie dzwonił. No to ogólnie, ja cię mogę na pacyficzka ze sobą zabrać, nie? To sobie kaskę fajną od razu dorobisz. Dobra, możemy się tak umówić, tylko najpierw załatwmy jedno spotkanie z Langiem. A czy dalibyście radę mnie zebrać, proszę? Wiesz co, powiem ci jaki jest problem. Ja bardzo się źle poczułem i zawieźli mnie do apartamentów, a mój trak został kurwa rozjebany najprawdopodobniej gdzieś w okolicach Mosley. Sam tam zapierdalam. To słuchaj, to weź dziadek rentala z Absów za 600, ja ci oddam kasę za niego. A już jestem w połowie drogi. A, dobra, no to ja do Adamczyka zadzwonię. Dobra, dzwoń do Adamczyka. Dobra, cześć. Hej. Przyblokuje linię. Przyblokuje mu linię. Cześć, Adam, cześć. To ty biegniesz? Tak, to ja. Obróć się. Gdzie ty jesteś? Widzisz, no znajdź mnie. Znajdź Adama. Widzę, jakiś gościu stoi tak przy czym, ale to nie wiem, czy to czy... Że gdzie stoi? W samochodzie jesteś? Nie. Stoisz? Teraz kucam, stoję, kucam, stoję, kucam, stoję, kucam. Stoję, kucam, stoję, kucam, stoję, kucam, stoję, kucam. Stoję, kucam, stoję, kucam, stoję, kucam. A widzę cię, widzę cię, widzę cię. Widzę cię. Okay. Dobra, dobra. Słuchaj, ja... no to chodź, polecimy do mojego tow trucka. A gdzie go masz? Na Mosleju. To nie jadę tam. No chodź. Nie, tam głowa boli. Chodź. Ta głowa boli. Chodź. Ta głowa boli, ała, ała. No nie będzie bolało, jak pójdziemy we dwójkę. Będzie bolało, jak pójdziemy we dwójkę. Jeszcze nie będzie bolało, nie będzie bolało. Ja muszę tego tow trucka zawinąć tamtąd. Nie będzie bolało, jak powolutku podejdę, powolutku podejdę, powolutku tam podejdę. Ja też za powolutku podchodziłem. Powolutku podejdę i nie bolę. A słuchaj, bole, z tym Langiem się będziemy spotykać, no to... Co, no to czekaj, ale to co, w takim razie on miał sprzedawał nam za 6, miał za 5 się zastanowić, a za 8... Tak, ale tak, ale chodzi o to, że ja ci nie powiem, że za 8, tylko ja powiesz mi, że nie rozmawiałeś ze mną, bo nie powiedziałem ci a ja powiem Langowi, że ja nie miałem odwagi ci powiedzieć tego, że nagle podniósł cenę i niech ci sam to mówi. Dobra, dobra, możemy tak się umówić, Słuchaj, najprawdopodobniej też Carbonara do ciebie dzwoni w tym momencie, ale masz zablokowaną linię ze mną. A, no to trudno. Słuchaj, możemy go też wziąć, jak się nudzi, bo dawno go nie widziałem. No, można go też wziąć sobie, to dobra. Nie ma problemu. Można go wziąć i pogadamy sobie z panem Langiem. Dzwonić do Langa? No tak, tylko że jak już będziemy, wiesz, mobilni, nie? Jak ja tą furę schowam po prostu, to wtedy można zadzwonić. A jak jej nie schowam, no to już zostawię ją, ale chcę podjąć chociaż próbę. Ale wiesz jak z nim jest, czasami jest tak, że 20 minut, 30 minut trzeba czekać na spotkanie, nie? No to prawda, ale to co? To zadzwoń do niego i się umów za pół godziny. O, no i będzie najlepiej. I co mu powiedzieć, że na cementery? Tak, że na cmentarzu nie podawaj szczegółów, będzie myślał pewnie, że nie żyje. Dobra, dobra, cześć, okay. Cześć. Okej, okay, hej. Nie idź tam, bo cię wyjebie. Spróbuję. Czy Adam mówił Charliemu o rozmowie z Patarem? Nie mówił. Cementari? Graveyard. Ula, są baby, oglądamy się razem z mężem. Pozdrawiam serdecznie. Halo? No, Lang nie odbiera, więc zakładam, że go w mieście nie ma. Myślisz, że go nie ma? Czy po prostu ściana polski ród? Nie, nie. Raczej wydaje się, że nie ma. O kurczę. Ale myślisz, że będzie? Raczej wątpię. A ty jutro jesteś? No nie wiem, a ty jedziesz tam, gdzie miałeś jechać? Tak, tak. Kiedy jedziesz? Kiedy jedziesz? Od samego rana jutro. Jutro od samego rana jedziesz? Tak, tak. Dopiero w poniedziałek wracam. Okej, okej. I co to będziesz robił? Będę... towarzyszem. A jedziesz sam czy z? Z. Okej, okej. A ty jedziesz czy nie jedziesz? No i możliwe, że ja się pojawię. Możliwe, że ja się pojawię gdzieś przy niedzieli może. Mówisz, że nie możesz się zbyt długo ze mną rozstać, tak? Tak, pojadę specjalnie dla ciebie. Tak coś czułem, Wiedziałem, wystarczyło kiedyś powiedzieć, że jadę i zasiałem ziarenko. No powiem ci, że jak powiedziałeś, że jedziesz, to zastanawiałem się, czy nie rozdać biletów, ale no... żartuję, żartuję. Tak wiesz, tak ty się śmiejesz, ale ja już miałem gotową linię szybkiego wyboru do osoby, która by ode mnie kupiła bilety, jak się dowiedziałem, że się zastanawiasz. A. Więc co widzisz, okazałoby się, że żaden z nas by nie pojechał, bo byśmy myśleli, że jeden drugi jedzie. No być może, ale to myślę, że się zobaczymy w takim razie, no. Gdzie biegniesz? Też tak myślę. Gdzie biegniesz? Bo ja cię widzę. Teraz... biegnę za jakąś panią. Ja nie widzę cię. A ja cię widzę, biegniesz, no. Gdzie biegniesz faktycznie, biegniesz, poskakujesz, o. Widzę. Możesz coś jeszcze dodawać? Skaczesz, no jakoś panią. No. Tylko uważaj, żeby się nogi nie złamał na tym skateparku. Stary! No? Co? What? Masz problem? What I was doing nothing, I was running. No, I wasn't doing nothing to this lady. Walimy typa? Tak, powiedz tak czy nie? Ta. Dobra. Who am I? I'm Adam. Dobra. Yeah, I was doing nothing to this lady. Dobra, jestem. Okay, who you roll with? Hey, why you are asking so many questions to my friend, huh? That's correct, yes, because this is my turf. This is your turf, okay. Oh, what is correct, this? Yes. What is the call of this turf? What is what? What is the call? What is the name of this turf? This is Chamberlain, but it's I'm part of Hydra. Oh, okay. So he's a friend, you know. He's a friend. Yeah. He's a friend. Okay. Yeah. Okay. Okay. No problem. Yeah. We wish help them with some stuff. Yes, I'm aware. What? But this I'm aware. Yes. Yeah. The reason why I'm asking about this lady. I was doing nothing. I was wondering why why I don't know how to explain you that, but I was surprised with that. I can see something on her hands, and I was wondering. Didn't touch nothing, right? No. You can check it. Okay. Then when I saw it, she got the stuff. I was somebody worker. Yeah. Oh, that's your worker? Where? How did she look like? Oh, you gonna try some shit with her? Don't touch that lady. If I wanna try? Don't touch that lady. Okay. But a good woman, okay? I just wanna see where she is. He's also a good man. I hope so. Good man. Yeah, I didn't know that. Oh, by the way, do you have a problem with the tariffs? Because we have such big problem with the tariff. We want to sell something. From like 3 or 4 days on Aztecs, yes, and we cannot do nothing there. And do you have a string there? Yeah, we got everything. We yes, we're having the same issues. Oh, but right now, or you had it before? Czyli ma local sprzedaje zioło. Oh, so you cannot sell. Gdzie ono jest? I can sell, but it's very bad, you know, like. Sometimes a lot of the customers tell me to fuck off, you know? Oh, so maybe there is some problem. Yes, but hopefully that's getting fixed. Yeah, we also... Because we're trying to push every day and having the same problems. We too, from a few days. So, okay. I will give you information if something changes from our troops, okay? Same to you as well, okay? Okay, so take care of your lady. Okay, we will go. Don't touch her, okay? No, I didn't expect she's a dealer. Okay. Okay. Have a good one. Okay. Yep. Okay. Bye. Miał dealerka normalnie? Tak. My też mamy. Albo mieliśmy, nie pamiętam. A gdzie ona jest? Chodzi o to, że ja zauważyłem, że jesteś w rękach Majdy, zacząłem gonić, mówię, kurczę, przecież nie ma żadnego noża przy sobie, żeby kogoś próbować opierdzielić, no nie? No. Mówię, tak patrzę, gonię, patrzę nagle, o nie, ona ma zioło i mówię, o kurwa, i nagle słyszę jakiś głos za sobą, mówię takie, oho. Aha. 9 kontraktów i z tego ammunition było te powiększone magazynki? Tak. Okej, a może tam polecieć coś na przykład innego? Znaczy polecieć, kurwa, no można kurwa coś innego znaleźć. Tak, no części do broni może znaleźć, ale nie wiem, czy ja myślę, że blueprinta to może znaleźć na tam powiększone magazynki. No mówię ci, no na zwykłe magazynki kosztuje 200 blueprint, a wiesz, nie złożysz broni, bo też jest blueprint w ogóle do kupienia na broń za 300 batcoinów. Nie złożysz broni bez magazynku, no nie? No bo będziesz miał samą broń, ale nie będziesz miał z czego strzelać. Okej. A jak tam nasze bronie, Adam, o które walczyliśmy i przelewaliśmy naszą krew? No ja nie wiem, coś mi mówił dzisiaj David, że przypadły nagle. Co kurwa? Nie mam pojęcia. Przepadły. Przepadły, tak. Puf. Ja... Nie ma, ale spokojnie. Zarobiłem na nich po 5 koła za sztukę. No, opłacało się. No? Wystarczyło! Wystarczyło, słuchajcie panowie, wystarczyło kurwa tylko z parkingu wziąć, furę wyciągnąć z parkingu i wystarczyło wejść do bagażnika, panowie, i tam były dwie klamki. Normalnie opierdoliłem je kurwa w jeden dzień! Za 5 koła. Jedną mi ukradli, drugą sprzedałem. Charlie, czy tobie kurwa biodro nie wypadło? A co? Słuchaj, powiem ci tak, Carbonara, musisz to powtórzyć, bo dobrze ci poszło ostatnio. Weź powtórz to, to zarobimy troszeczkę więcej pieniędzy dla polskiego gangu. Już zapierdalam. Weź to powtórz, tylko ja nie biorę w tym udziału, okej? Okay? Nie, ty będziesz ze mną razem. Mieliście świetny, genialny pomysł, to go kontynuujmy. Wyszło. Ale ja sensu, Charlie, ja sensu. Nie, Adamczyka myślimy. Teraz, w tym momencie, najważniejsza jest ciężka praca. Bo jeśli będziemy w stanie mieć około 100 batcoinów na dzień, to mamy tyle klamek, ile dusza zapragnie. I bez ryzyka. 100 batcoinów na dzień. Tak. A ile teraz jemy? W informacji publicznej podajemy 60, a tak naprawdę 20. Okej, czyli mówimy wszędzie, że 60, okej. Tak, bo to już do takiego stopnia wydaje się urosło, że ludzie w to naprawdę uwierzyli i naprawdę dzwonią do nas o Batcoiny. Okay. A generalnie Miguel do mnie pisał, Adam, czy jest on na mieście, ale pisał rano. A, myślałem, że pisał, czy mamy Batcoiny, to nie mamy. To jest, zresztą mówić, że ktoś kupuje od nas chore ilości Batcoiny. Rumunek. Ale tak normalnie w szkole? I to, Charlie, ty dzisiaj 2 klameczki zdobywasz, tak? Tak, tylko... mam dzisiaj czas ograniczony, wiesz? No to mam akurat golfika, pożyczę ci go, podjedziesz, szybki jest. I za 7 dni wtedy widzimy, tak, Charlie? Kiedy? Za 7 dni się widzimy wtedy. Nie no, widzimy się w Katowicach, ale później już wcale. Dobra, czy ty razy to nie przejdzie. Strzelić? Mogę. Kiedy zaczynamy? No, ja już gotowy, tylko możecie mi się podjechać przebrać. Dobra. O, dzięki. To później, panowie. Trzymaj się. Ej, to poczekaj. Czyli tak, poczekaj mi. Czyli pierwsza rzecz, którą chcemy kupić teraz, to jest blueprint na klamki, tak? Nie, tak, ale żeby to kupić, inaczej ci powiem, teraz ten tydzień, tak ci powiem otwarcie, że no nawet powiedzmy tak, jak to ładnie brzydko ujmę ze słowami, jeśli nie chcesz z plecakiem ci się po mieście biegać, tak to powiem, i tak to zbierać pieniędzy, to niestety, ale musimy się poświęcić i robić to poza, tak to powiem. Aha. Bo już się tłumaczę dlaczego, bo jeśli uda nam się zrobić do końca przyszłego tygodnia, że będziemy mieli 100 batcoinów na dzień, to obecnie mamy taką genetyczną dominację nad resztą grup, że po prostu pojawi się cokolwiek za batcoiny w tym, w Darkwebie, to mamy po prostu, o tak, wiesz o co chodzi. Okay. A ja po prostu, Charlie, jako dobry Samarytanin się poświęcam, jako że jutro na Montchiliad właśnie wyjeżdżam pojeździć sobie na nartach troszkę, to zostawiam Adamowi 40 000 w jego rękach, żeby wydał to na nas. Do Dawida to prześlij, bo ja jutro inwestuję 40 000 w nas. Bardzo ładnie, świetnie. Tak, jak dobrze tylko, że Adama nie będzie teraz przez weekend. Ale do Dawida. No, ale Dawid będzie to ogarniał. Okej. Tak. Dobrze. To ja w takim razie od siebie też daję 40. $40. Ale kurwa, liczy się gest. Wdowi grosz. Czytaliście kurwa? No. Słuchajcie, dobra. To w takim razie... powiedz mi, ile trzeba pieniędzy, Adam, żeby mieć te 100 batcoinów na dzień? Już ci tłumaczę. Dobra, mów. 350 000? No, ja jebie. Już tłumaczę, czekaj. Jeśli będziemy mieli za 300 części, no nie? Tak. Razy 10, no tutaj powiedzmy będzie 2,5, to jest tak, to jest 4 razy 25. Jeśli byśmy mieli zaczynać od zera, to jest 812 000, no nie? Okej. Ale w tym momencie biorę pod uwagę to, że mamy, jak się nazywa, już tam 20. No już mamy, tak. To jest 650 000. 650 000. Ale tak. Możecie odliczyć od razu od tego 80, bo 40 wkładam ja i 40 Denji, tak? Jako tak, tutaj no to... sponsorzy Polaków. Dobrze, no dobrze. 650 odjąć 80 000 równa się 570 000. I trzeba pamiętać o innej rzeczy, bo podobno Mahomet też się chciał dorzucić, więc to jest też pewnie 40 000, więc minus 40 000. Więc wtedy jest 530 tysięcy do uzbierania. I tak trzeba pamiętać o tej rzeczy, że pakier na chwilę obecną daje 5 tysięcy na godzinę około. Co daje nam w łącznym rozliczeniu 106 godzin na jedną osobę. Jednak, o kurwa. Ale czekaj, ale patrz, ja ci no. Ale przez to, że w pakerze są zawsze dwie osoby, to daje nam już wtedy 53 godziny. Jednak my jutro będziemy mieli dwa pakery, czyli już będziemy mieli 4 osoby możliwe do chłopaki jutro w czwórkę mają śmigać. Co daje nam 26 godzin i mamy pół miliona. Okej. Słyszałeś to? 26 godzin i pół miliona? Tak, ja pierdolę. Dobra, jesteśmy kurwa za No to bierzmy się do roboty. Jeżeli kurwa wszyscy na mieście myślą, że jesteśmy kurwa najlepsi, to trzeba kurwa podtrzymać to. To trzeba to podtrzymać, no. I trzeba być najlepszym. A jak dobrze pójdzie, to w weekend po prostu dwie osoby próbują się, tak to powiem, legalnie do miasta dostać. Jak im się uda, to wtedy będziemy mieli dwie osoby, które będą na ich 26 godzin, to jest w jednej dobie, tak to powiem. Jakie nazwiska? Kto się dostaje? Iverson. Kto? I Bany. Iverson i Bany. Bany to Heidi Bany? Nie. Danny Bany. Nie znam ich. Danny Bany i Lukas Iverson. Lukas Iverson to jest gość, który zanim się tutaj przenieśliśmy, potrafił pracować 35 godzin pod rząd i rozpisywać sobie, jaka praca przynosi najlepsze zyski. Aha, okej. Czyli można go nazwać małą mielarką do weedu. Można go nazwać osobą bez... To jest tak, jak to się nazywa? Naszym tym... silnikiem. Bez robolem. Ja bym go normalnie nazywał, bo to jest bardzo, mogłoby być bardzo obraźliwe w jego stronę i mógłby stwierdzić, że wtedy tak nie chce z nami współpracować. Ja bym go bardziej nazwał silnikiem, bo on będzie wtedy naprawdę napędzał to wszystko. Okej. Ja mu wtedy, wiecie, dam beach i będzie ten, leciał. To źle brzmi, Adam, patrząc na to, że Lukas jest koloru skóry Charlie'ego. Ale to będzie trzeba te biżnia. Będziesz sam się buczował. Dobra, słuchajcie, no to co, do roboty. Do roboty. Który jest... kask musisz ubrać, żeby być bezpiecznym. Tak? No dobra, dobra, ubiorę kask. No to dawaj do sklepu. Mogą nas też muszę przebrać, mogą nas napaść, nie? No właśnie. To kurwa filtr cały obsilniłeś, aż się miękki zrobił, widzę. Chcesz bucha? Nie! Masz. Nie, ja nie chcę. Kurwa. Co to setki, kurwa, no to... Redwoody setki. Tylko i wyłącznie takie. Czerwoniutkie fala. Ja pierdolę. Udusić mnie chciałeś. Słuchaj. Jak na wojnie byłem, to jedna paczka była, słuchaj, na 10. To po 2 na łeb. Niekoniecznie. Czemu? Niekoniecznie. No kapitan brał dla siebie, porucznik dam więcej. A dla szeregowych zostawało 2 szlugi, kurwa, na... Co ty, Charlie, na trójkę. Oczywiście, że tak. Ty byłeś w wojsku. Ile ty masz lat? 54. Na jakiej ty wojnie brałeś udział? W Wietnamie miałem 8 lat. Ile? 8 lat. A, to ty byłeś tym wabikiem, co do krzaków biegał. Nie, byłem na specjalnej misji. Nazywała się Jurisdiction. Misja i miałem przemycić czytnik hakujący do siedziby Wietnamczyków. Przemyciłeś? Przemyciłem. Udało się. Dobra, biorę auto, opowiesz w aucie. Witam, tu Charlie. Zasubskrybuj ten kanał i daj łapkę w górę. Mam jeszcze jedną ważną informację. Wpadnij na mój drugi kanał, gdzie znajdziesz więcej fajnego kontentu. Nie zapomnij dać suba. Nara!